wjedziemy do tego czubka w Werek. Później zatrzymamy się w Clinton w muzeum drogi 66. Ile stanów byśmy odwiedzili, Zbyszek? Nie liczymy. No to dawaj, liczymy. Oklahoma, Texas, 3 nowe Meksyki, 4 Arizona, Kalifornia, 5 Nevada, 6 Utah, 7 Colorado, 8. Tysiące, ale to tysiące wiatraków w tym polu. Widzieliśmy jedno pole po prawej, a teraz tutaj jest po lewej, ale to na to widoku. Dobra, panowie, pocykacie te fotki potem, jak wyjdziemy. Na razie chodźcie, bo nas czeka już. No. A dobra, okej. To jest dużo takich ekscentryków. To jest jeden z największych ekscentryków. Na całej drodze 66. Wszyscy go znają. Welcome to America. Do you speak English? Yes. Cool. Hello, baby boy. Come on in. Take all the photos, shoot all the video you want. We're gonna screw around for a minute and visit maybe a little bit. Now, let's leave the instruments alone, Sonny. Okay. Let's go, motherfuckers. Come on. Let's quit fucking. I use this stuff for mouthwash. Lubi wypić. Nasz człowiek. Okay, well, we want to welcome you here in Oklahoma, the redneck capital of the world. Would you believe where you can see rednecks work and play in their own environment? Insanity at its finest. Right here at the world-class, world-famous Sand Hill Serious Mix Shop. Stop it down, baby boy. Yeah. My name's Harley. I'm what's left of the mediocre music makers. And this is where you're going to get your bumps, kicks, drives, tricks, dicks, and big pricks on 66. Chodźcie. You're gonna be coming back, Fatso. O, zajebiste. Fajnie. Ale tego masz, kubaniec. Znak drogowy. Jak ustarka u mnie, u nas. I wanted to warn all you guys that this is the Redneck Castle. Slash sanitarium. As we go through, right in here is the redneck bro. Kiedyś muzeum fiknie zrobią z tego muzeum. To miasto nie może się doczekać, aż go stąd wygonią. Tak? Gdyby niego kurwa, to bym strasznie strzelali. No mówi, że to jest jego, że on tu mieszka, że on jest pomylony i tak szaleni ludzie mieszkają i... Starszy ode mnie. Oni kiedyś robili to show z żoną we dwójkę, wiesz, tylko ona zmarła na raka ze 4-5 lat temu. What do we got here? This is the very first Route 66 sign posted in the state of Oklahoma. Caesar, it doesn't go past you. This sign doesn't go beyond those signs right there, actually. We're gonna start right over here. We're gonna let this open. You can take photos with it. Get out there on that bike and turn the key over and put the pedal to the metal. Let's throw it in gear, let's bring rubber all the way down Route 66. If you have a plan to motor west, travel my way, take the highway, it's the best. Get your kicks on Route 66. What one is... with the group today, in here with Caesar, and he's gonna do about, do a little bit on the guitar. To nasz kolega z Janiszkowic. Pierwszy tutaj w Oklahomie. Zacznij tę samą piosenkę, co grałeś wcześniej, tylko zacznij powoli. No.
Let's go! Ale mogę. Tylko zagrzanę ogranę. Co ja mu wszystko jedno? Jeszcze jeden bierz. Hej, hej, hej! Take the sign! Hej, hej, hej! Take the sign! No następny dawaj, biguś. Howdy. Caesar in here with his dadgum group from Poland. They just got their nuts off on the mother road in the redneck capital of the world. Can you believe it, baby? Widzę, że jakieś takie spojrzenia niepewne. Wszyscy w szoku. No. Wiedziałem, że to on jest czubek, ale że aż taki to nie. Tu byliśmy, spaliśmy w Barstow gdzieś, tutaj w tym miejscu. Kupaliśmy w Colorado. Tak. Najśmieszniejsze to w tym wszystkim było to, że dali tyle kasy, a 20 lat później wybudowali te autostrady i... To może kiedy mieli autobuski już. Tak. Greyhound. No i zbliżamy się do końca wycieczki. Jesteśmy w ogóle tutaj jakieś wiercą, jakieś małe patronienia. I należy pięknie. No, jesteśmy w Kogar. Tylko uważajcie na drodze, bo tutaj często jeżdżą bardzo szybko auta i motocykle. Ucięłeś mu głowę. No, widziałem, ucięłeś mu głowę. No, kłamie, no widzę, ucina ci łeb. Wykonałeś, ty będziesz zadowolony. Ostatniego dnia. Już nie mówię o motocyklach niezadowolony. Szkoda, że tej budki nie ma, bo tu była kiedyś ta budka telefoniczna, wiesz? Teraz $5 nazbierasz na te oleje. Nie? Sławek, jak się czujesz? Dobrze? Ta droga lepiej niż autostrada, nie? No lepsza, ale też prosta. Zajebisty. 50 miles left. Zostało tylko 50 mil wycieczki. I będziemy w domciu. Prosimy tego, tam co? Za około stawu ile okrążeń, żeby ci starczyło? A ja? Nie no, bez przesady, ona dla was gotuje i mały poszedł po piwo. Czekają na was. A widział któryś z was znowu dzisiaj pająki przechodzące przez ulicę? Widziałem parę, jak jechałem autem. Tak. Tarantule. No to już, to po co będziesz tu, jak już tam do domu? Będziemy mieli 35 mil ze stacji. To dużo jest 35. No nie, to nie jest dużo. Dla nas alkoholików 35 jest bardzo dużo. No, to dojechali. I w całości, kurde. No. No, to się cieszę, że kurde, nic nikomu nie stało. To jest zawsze największa obawa, kurde. No. Boguś, kurde. Dojechaliśmy. Ale to przynajmniej będzie chyba nie było tam coś. No kurde. Congratulations! Udało się! Hey baby. Prospector. I am prospector. Once again. I'll shave.
hold this, I'll record this. Okej, panowie, to idziemy do środka. Po piwku, kto chce kawę, kto chce... Czy chcecie na razie jeszcze się ochłonąć? Dobra, idziemy na ten, na podwórko, chodźcie. Chyba... Czy ja teraz zostawię go? Hej, Paulito. How you doing? Good trip. O, Sasha! Sasha! Saszenko! Hey, baby! Patrz, idzie fazę, patrz, 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 dobrze rozumiem. Coś takiego, no. Dobra. Dobra. I'm gonna... Po wycieczce w hotelu w Norman. Kąpiel. Gdzie Baruś, że się kręcił? Podam tam. Podam tam? Byłeś tam? Byłem. O, pojechałeś do Oklahoma City downtown? Yes, sir. I co, jak tam było? Very nice. Ostatni posiłek 12 apostołów, kurde. I said 12 apostles, last meal. Yes. Zaraz się zapytam jej, co mają do picia. Ty masz Carnestada. Ja? Tak, to się nazywa Carnestada. Carnestada! Carnestada. Cicho? Nie krzycz, kurde. Czemu? No bo ludzie się trzymają. To my cieszą się. To maybe enough. Ej, Chimichangas, tak? Czy się ma? No nie. My to na razie mamy tylko przystawki do naszych głównych. To jest co to polski będzie? Ale do samolotu kiedyś. Znowu. Tylko polski teraz celnikowie. Kanapki macie? Nie, mamy ten, mamy chimichangas. On, a idźcie w chuj, nie wiem co to jest. Jedziemy. Chimichangas. Enchiladas. Ja, brochetas. Ty to zajrzesz, a później mięsa nie będziesz jedzuszyć. Mięso włożysz w kieszeń. Jak twoje smakuje? Wyśmienite. A to chyba było najlepsze, dlatego szybko tak spożyłem. Widzisz? Gableta. To piwo jest dobre tak z tym. Koniec obiadu jak zwykle. Boguś, gitara.
Niestety nie wszyscy wracają szczęśliwi z wyprawy. Niektórym się nie powiodło. Podziowi urwało, no wstyd powiedzieć co, no a...